Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Ascent. Jeżeli seria wam się na kanale podoba i chcecie, żebym nagrywał więcej, oczywiście wiecie co robić, dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, a my przechodzimy dalej. W poprzednim odcinku, który był dosyć długi, że tak powiem, i no, nie ma się co kryć, ale też mocno obfity w różnego rodzaju efekty i całą resztę. I wydaje mi się, że tutaj powinienem też chyba skupić się chociaż troszeczkę na ustawieniach graficznych samego tytułu, tak aby on działał nam płynniej. Tego co widzę, to bezsensowne jest to, co teraz robię, czyli to, że idę w drugą stronę, bo tam nawet nie ma żadnej skrzyneczki do otworzenia. Także teraz możemy sobie już pójść tutaj. To miejsce jest jakieś takie troszkę kluczowe, bo nam tak ładnie pokazuje. No. Zobaczcie sobie sami to, zobaczcie i ocencie, jak ten tytuł fantastycznie wygląda. No, mi się wydaje, że jest fajnie. Czy my tutaj... Jest coś porozwalane, więc jakieś potworki? Coś tego? Mamy iść tam, no tak. Ale z moją ciekawością... i wściwskością. No nie, no... Najbardziej te wybuchy. Wybuchy to tak obciążają to wszystko. Ja się domyślam, że z czasem po tych wybuchów będzie o wiele więcej, wiecie? Otwarte. No chyba tam mam iść. O! Winda z nowymi ziomkami naszymi. Wróć do klastra 13. No chyba do klastra w sumie wracamy. Gra od Neon Giant. To jest dopiero prolog się kończy. Drówka. Dojechałem, winda jest. Roboty nam machają, pomachajmy im. A bo to jest szkoła? Winda. Tu moglibyśmy teoretycznie sobie gdzieś tam pojechać, bo mamy skrzynki. Pieniądze leżą na drodze. Jak ktoś mi tak powie, że... Słuchajcie, ile w ogóle pieniędzy? 2500. No to jest, wiecie, wszystkiego, wszystkich ludzi. Znaczy, nie ludzie są, ale tego tutaj jest mega dużo. Tam mamy się udać. No i pytanie właśnie do was. Czy wy chcecie, żebym ja w to grał? No mi się to podoba. Jeżeli nie będziecie zainteresowani oglądaniem, ja to mogę poogrywać i poza. Jest fajnie. Wszystkim zadłużonym pracownikom. Ciekawie. Tam jest jakiś bar, chyba, bo jest kufelek jakiś, widzę. Ja chyba musiałbym tutaj grafika. Tak zszedłem już na wysokie ustawienia. Ray tracing, cienie ray tracing, odbicia, okluzja, otoczenie. Chyba okluzja. Ona tu wpieprza najbardziej, tak mi się wydaje. No. Tam mamy jak... Tak, jakiś sklepeł z bronią. Cluster 13. Do tutaj mieliśmy dotrzeć. Ten tytuł to jest... No wygląda to naprawdę niesamowicie. Serio. Jest zasobożerne, nie?
90% na karcie graficznej nie schodzi. Na górę. Ale? No dobra, to... Lecimy sobie na górę. Tu z Żonkiem nie możemy pogadać. Dobra, dotarłem na miejsce. Jak widzicie, naprawdę... All attempts to contact the corporate board has failed. And we've yet to receive an official statement. The Ascent Group Arcology on Velas has shut down, with some claiming it's gone into default mode. If this is true, without AG security, corporate graph teams will already be moving in on the locked jewel. As I always say, one being's ill fortune is another's opportunity. Stay tuned. No, niektórzy tak mówią. Tylko co ja mam teraz robić? Misja wykonana. No okej, okay. Teraz tam się pojawiają kolejne misje. Trochę mnie przeraża to, ile to trzeba łazić będzie. Bo to jest w ogóle aktywności. Z bar. Ktoś mieli w barze. Będzie impreza? Mieście? Tylko muszę troszkę przyciszyć. Sędziowie, z tym gadaliśmy? Nie no dobra, Cyberpunk się przy tym umywa, jeżeli chodzi o tutaj, o to jak to wygląda. When we need a company rally or inspirational calf mugs to hand out, I'll let you know, okay? Why the hostility, Poon? All I'm saying is that we should stick together in a time of crisis and that we're here to help in any way we can. All I'm saying is that I don't see how you can help right now. The Ascent Group is gone and the board has gone quieter than a null-spaced column. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent Group is not just the board, Poon. It's us. All of us, united around an idea. The corporation can only collapse if we allow it. Whatever. An idea won't feed my indents or provide security when CorpSec gets wise to the fact that their paychecks aren't coming. Now, you'll have to excuse me. My next meeting just arrived. Fine. We'll talk again later, Poon. Nie wiem. Czy pogadacie? Ale idziemy, my mamy swój fajny kask, idziemy do tego pona. Sender idiots. Oh, look at you. Positively bristling with ambition and a taste for mindless violence. Just what I need. My PA before was pure bullshit. This is a crisis supernova. The Ascent Group has collapsed, our ecology's gone into default, and we've lost contact with the board. Not that I expect those sleek suits to be able to unfuck this situation in any meaningful way. No one is getting paid, and CorpSec will soon realize that they're risking their necks for exactly zero eucarets. We can expect security to implode before the cycle is over. The Ascent Group AGI suddenly went quiet. That's never happened before. So the market went apeshit and forced the Ascent Group into immediate bankruptcy. Now all local SIs are operating independently. Hundreds of optimizer protocols fighting for the same scraps. We're gonna see nutrient and energy shortages within just a few cycles. Thousands of Haber's heroes. Am I painting a bleak enough picture for you? It pains me to say this, but it looks like we're gonna have to cooperate our way out of this epic mess. The other stack bosses have agreed to meet. They're a bunch of incompetent hard noses, so don't get your hopes up. But I don't see any other options, and my imp won't shut up about this being the only way forward.
In a crisis like this, you can always expect to see a few witless wonders stepping up to bat. The Turbo Vipers are already trying on a protection racket so stupid it defies comprehension. Questions? Shoot. Dobra, Turbo żmije. They're threatening to attack the meeting, and I want you there if they do. Masz tam być, dobra. They scream of the scum crop out there. With everything going on, they're seeing an opportunity. Yeah. So with the corporation gone kaput, ownership of the Arcology is in flux. The other corporations will be sending in CGTs to grab what they can. We're like an standardowo. Org 6 stiff right now. All payouts, including yours I might add, have been halted due to the bankruptcy. But I'm hoping it'll be a little while before Braki. It's all very clever. No single cluster is self-sufficient. You're smart enough. If I can reach an agreement with the other bosses, I believe we have a fair shot getting through this. And you'll need to gear up. Won't just be facing deep sink ferals anymore. Talk to my man Clobber. He'll set you. Feel free to flatline any slag-headed Turbo Viper just looking at you sideways. Clear? Good. Yeah. Wszystko jasne. Misje poboczne. Na wolę jest mnóstwo osób, które potrzebują pomocy. Zaakceptuj opcjonalnie misję przez rozmowę z osobami, które mają inną misję poboczną. Dobra. Jeszcze jednej rzeczy, tylko nie zrobiłem, moi drodzy. Mianowicie mam postać, umiejętności. Mamy 3 punkty umiejętności. Trafienie krytyczne. Szansa na krytyka. Obsługa broni. Celowanie. Określa stopień kompresji rozrzutu broni. Równowaga. Określa odporność na ogłuszenia, obalenia i zachowanie, a także odpowiada za prędkość poruszania się podczas strzelania. Unik. Określa odnawiania uniku. To by się przydało. Damy sobie 3. To już 4 punkty w ten unik, tak? Niech będzie. Pancerz. Tułów. Coś znaleźliśmy. Mapa i misje. Ło kurwa. Ja mówiłem, że to jest rozbudowane. Tu mamy windy. Legenda by się przydała jeszcze. Krzynek to jest tyle, że to jest masakra po prostu. Wejdzie impreza. Dobra, mamy iść do jakiegoś ziomka. Tu możemy misję poboczną wziąć. A pogadajmy. A to jest ten ziomek od broni. Dobra, powiedzmy, że ziomek mówił w miarę przyzwoicie. To chyba na dół teraz. Należne nagrody. Brak nagród. Czyli tutaj też odbieramy. Tu jakiś ziomek do nas. Trochę jest uważenia. Chyba wygrałem. Automaty do gier. Aj dajcie, hazard jest zły. Jakby to i sam powiedział, One Night Casino. A, na górze jest skrzynia. Kurde, powiem wam tak, że naprawdę chcieć nagrać całą tę gierkę trochę godzin by tu trzeba było spędzić. Tam jest jakiś pancerz na górze, ale jak mam wejść na górę? Tędy?
Aż tam jakoś pójść? Tu jest skrzynia. To jest jakiś ziomek. To jest, nie mogę przez to przejść? Dawać to, blokada. Kurwa! Nie ma blokada. Nie widzicie, nie wszystko jest przetłumaczone. Jakie on godo? Jak odmówić? Zgoda. Next. Dalej. Podwójne ładowanie. Tu jest gdzieś jakiś chłop od zbroi chyba. Jakość pancerza, każdy element pancerza zapewnia ochronę. To taki ten duży sklep. Sprzedaj. Cena. Nakrycie głowy. Czyli na to by wychodziło, że po prawej jest moje, tak? No ja nie mam zbyt wiele kasy, tak na dobrą sprawę, nie? Bo mało mamy. Ja muszę najpierw obczaić, jak to wygląda, jeśli chodzi o postać. Dobra, jeżeli chodzi o jakiś tam wygląd i całą resztę, to wydaje mi się, że jesteśmy już w miarę ogarnięci. Coś tam sobie kupiłem, troszeczkę się zorientowałem, że tak powiem. Dobra. No i teraz idziemy w kierunku naszej, uda się do wojny. What the fuck? Teraz wszyscy uciekają? Kurde!
Ja mam piąty poziom, czyli troszkę wyżej ode mnie. Podnieś życie. To jest jakaś skrzynia gdzieś. W środku chyba. No, coś tutaj jest. Podstawowy komponent. Kurde, ale tam... Nie było za ciekawe. No tu mamy do wyboru. Możemy iść tędy albo tędy. Tam się nic nie otworzy. Od razu tak na głęboką wodę, tak? Czemu ja go nie mogę tam zranić? To było tikać. Byczku. No bo my jesteśmy u tych kurde zasrańców. Dobra, no idźmy tam, gdzie nas gra prowadzi. Nie powiecie, że nie mam kasku. Mam kask, mam, tylko można go zrobić tak, że będzie widoczny albo niewidoczny. O! A jak mogę zrobić, żeby strzelał do góry? W sensie w dół, o. No w górę to strzelo. Ile mi tu życia zostało? Jest... Nie wiem, czy jest dobrze. Na razie nie jest źle, bo żyjemy. Co, mogę przeszukać? Weź to chłopa, traf. Mało życia. Tak bym powiedział. Co nie zmienia faktu, że jest ciekawie. No nie, tam trzeba iść. Na górę? Ja to już nie wiem, kogo to mam zabijać, kogo nie. Taki... Nie no, do looter-shootera bym tego nie porównał. Osłony. Lewy kontrol. A, no tak. Dobra, wiem. Ty frajerze.
O, coś wysadziłem. Zabij. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, co ja teraz robię, że tak... No. Tak jak on robi, że se kuca, ale... Ja tak nie robię za bardzo. 10 życia, tak? On był chyba pokojowo nastawiony. O! Dobra. Chociaż ammo nie kończy. Czekaj, byczku. Mało życia, mało życia. No i mnie zajebali. No tak. Ale rzeźnia konkretna, kontynuuj. Jest z kim się tu strzelać. Trochę miałem za mało kredytów, tyle wam powiem, bo... Można było sobie tam troszeczkę rzeczy dokupić. Czy ja tutaj coś mogę jeszcze zmienić? Wyposażenie. Postać. No umiejętności to my nie mamy. Do rodzenia. Wyposażenie główne. Taktyczne. Taka sytuacja. Ja tam muszę bardziej wykorzystywać te osłony chyba. I w ogóle mają piąty poziom. Chciałem tylko zauważyć. Ja mam trzeci, nie cały. Tak, wlazłem w strefę wybuchu. Podobno śmierć jest czymś, czym się tutaj powinniśmy, że tak powiem, oswoić. Muszę pamiętać o przeładowaniu broni i będzie... i powinno być lepiej. Dobra, tu mamy ogarnięte. A jak to mapa wygląda?
a senator I was talking to, Celine, one of their rising stars. They think this thing will blow over and the ascent group will be restored. Joke's on them. And life and limb! Dobra, 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 dobra. Nie mam granatów. Ale ten granat jakby się nie chciał odpalić. Przeładujmy. No to się przydało. O, broń. Jakaś broń wypadła z tego. Wyposażenie główne. Lęk. Pomocnicze. Czas przeładowania, odrzut. Weźmy to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest nie głupia! Może da się zrobić jeszcze tak wyposażenie główne. Tą na główną. Gincie! Chodźcie, cwaniacy. Tak jest coś tak, cwaniaki! Naładuj papsa. Jest fajny ten karabinek. Podoba mi się. A ten czemu nie strzela? Zawiechę mają. Chłopoki. To nie będziemy ich ruszać. No tutaj naprawdę można by było dużo zwiedzać i misje robić bardzo długo. Jak widzicie. Ło, chłop z granatem. Nowy poziom. Tu jest jakaś skrzynka. A nie to chciałem. The grinder is no fucking playground. Corpsec rarely bothers. The place is ruled by creeps and assholes. All of them armed to the teeth. W boi nie ma żartu. Bo wcześniej mówić. Tam nic nie ma. Tam nie ma. Totalnie nic, tam jest pusto.
nie lubię. Wolę tych siekierami, co biegną, bo oni przynajmniej nie dążą do nic. Jest dużo pieniędzy tutaj. Dobra. Muszę patrzeć. Granatem? Ziomek. Szanujmy się. Nie. Mało życia, mało życia. Kurwa, do koło tej beczki przyszedłem, nie? Ajajajajaj. Dobra, gram na poziomie trudności normalnym. Może odczajmy. Czy coś nie zdobyliśmy? Wyposażenie, główna. Pancerz. Nic nie zdobyliśmy. Umiejętności mieliśmy do rozdania. Umiejętności, 3 punkty. Trafienie krytyczne, procent na trafienie krytyczne, obsługa broni i celowanie. Aha, to więcej nie mam. No tu jest grubo. Tym bardziej, że oni mają te... poziomy już, które mają, czyli no ja walczę tutaj na 4 poziomie z poziomami 6 de facto. Nic nie ma. Ile mam kasy? 12 tysięcy, no tylko kasy nie podbierałem. No ja muszę tam iść przez to gówno całe. 26 kredytów. W takim tempie to ja nie uzbieram. Na jakieś... Gary move out! Kurwiaku, nie bij! O, to rozumiem, jak to dla kredycików. Jak się naładuje, to on jest całkiem przydatny. Tutaj mieli jakieś skrzynki pochowane. Jeśli chodzi o zadania, mapa misji, misja główna, wzajemne zależności. No i to jest to, że oni kuźwa stoją za osłonami. Bo od razu się tam wpieprzają te osłony. A ja tak średnio. Nie wiem, czy jak to miałem zabić. Nie, bo tu statek wylądował. Dobrze, mój ty świecie cyberpunkowy. Jak widzicie, nawet same misje trwają tu dosyć długo, no bo de facto
No można powiedzieć, że zaczęliśmy od tej misji. Trochę. Pełne zdrowie. Jak nie jest pełne, to pyta nas, czy chcemy podnieść. Ile? 140. To no, lepszy pieniądz taki niż żaden. No to jest ten moment, kiedy możemy sobie podnieść apteczkę. Trochę pierdu pozbierane. Tego nie otworzę. O, ale tam na górę bym musiał iść. Coś mi się wydaje, że odcinki z tej gry będą dosyć długie. Jak sami widzicie, tam mamy skrzyneczkę. Tutaj mamy podstawowy komponent. Cyberdeck. No ale jak mi ktoś powie, że ten świat nie wygląda przepięknie w porównaniu z naszym rodzimym cyberpunkiem, to się będę musiał z nim nie zgodzić. No ten cios jest spoko. Będziemy podnosić, bo można sprzedawać te bronie później w razie czego jeszcze, nie? I fajne jest to, że gra nam nie pozwoli sprzedać, jeżeli nie mamy czegoś więcej. Co jest? Bo tak się zastanawiałem, ile to gówno ma jeszcze hapsa. O, nie wiem, czy to był dobry pomysł. 15 poziom! 18. To w złą stronę, to poszło w złą stronę, w bardzo złą stronę to poszło. 15 poziom. No też nie idzie w najlepszą. Yo, yo, bro. Zaraz będę miał piąty poziom. Tam będzie działka. Działko mnie zaraz zabije. Chcę na mega dużym farcie, bo mam bardzo mało HP. I daleko do tej misji jeszcze do końca. Gdzieś tutaj może coś, gdzieś zdrówko. Jak mi nie życzy zdrówka tutaj. To źle. Kurde, felek. Nie mam jak zdrowia co to ogarnąć.
A do tego kolejnego poziomu to tam też niedużo zostało, ale no zginę to zginę, tak? No dobra, ale życie jakieś mi się przydało. Mapa. Chcieć tutaj wszystko zbierać i tak dalej, to naprawdę no sami zobaczcie, że zginąłem. O tyle jest fajnie, że wczytuje nas co kawałek. No i wiedziałem, że no to było nieuniknione, no bo nie miałem skąd hapa wziąć. Teraz już będzie lepiej. No to bez znaczenia, w którą stronę pójdziemy, bo i tu mamy przeciwników, i tu mamy. No jeszcze poziom zbiliśmy. Życie. No teraz to już czyścimy ten główny sektor chyba nasz. Wyposażenie. Główna. Pomocnicza. 100. No, dobra. Umówmy się tak, że ja sobie to dokończę w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału. Nara.